Moje dziecko idzie do przedszkola. Czy może mu się pogorszyć słuch? To zależy. Może. Dlatego, że jeżeli dziecko idzie do przedszkola, należy się liczyć z licznymi infekcjami układu oddechowego. Często potocznie mówi się, że dziecko, które idzie do przedszkola, ma katar od września do maja. Co powoduje katar? Popatrz, jeżeli zobaczysz, jak wygląda budowa ucha, zobaczysz, że blisko nosogardzieli znajduje się trąbka słuchowa. Trąbka słuchowa zajmuje się wyrównywaniem ciśnienia w uchu środkowym. W momencie, kiedy dziecko ma katar, wydzielinę, to może dojść do wyższego ciśnienia w uchu środkowym, a jeżeli mamy wysokie ciśnienie, to tak jakbyś w balonie zamknął kosteczki słuchowe i próbował uderzać młotkiem. Jest to trudne. Oprócz tego, że bardzo często mamy katar i kaszel, to u dzieci występują zakażenia ucha środkowego. Jest to chyba jedna z najczęstszych przyczyn wypisywania antybiotyków u dzieci. Co dzieje się w momencie, kiedy dojdzie do zapalenia ucha środkowego? W uchu środkowym, popatrz na schemat, gromadzi się płyn. Wówczas kosteczki słuchowe zanurzone w wodzie nie pracują tak, jak powinny. Wyobraź sobie, że machasz młotkiem w powietrzu, a machasz młotkiem w wodzie. Widzisz różnicę? I w ten sposób zaburzone jest przewodzenie dźwięków. Jeżeli mamy zaburzone przewodzenie dźwięków, dochodzi do pogorszenia słuchu. Jeżeli dziecko zostanie odpowiednio wyleczone, odpowiednio poprowadzone, to nie będziemy mieli zaburzeń słuchu. Natomiast przy nawracających zapaleniach uszu i przy takich przewlekłych infekcjach układu oddechowego należy wziąć pod uwagę tak zwane wysiękowe zapalenie ucha, które może trwać około 3 miesięcy. I wówczas należy obserwować swoje dziecko po infekcji ucha, czy nie słyszy gorzej, czy nie siada bliżej telewizora, czy nie podgłaśnia telewizora, czy prosi o powtórzenie słów. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, ważne jest, aby dziecko ocenił laryngolog, zobaczył, jak wygląda bądź pediatra, ocenił, jak wygląda błona bębenkowa, ale nie tylko. Chcemy sprawdzić, czy dziecko słyszy dobrze, a wówczas należy wykonać badania słuchu. Badań słuchu jest bardzo dużo. Jeżeli masz ochotę zrozumieć, o co w nich chodzi, zapraszam Cię do obejrzenia filmiku. Natomiast teraz powiem Tobie o tym, jakie badania należy wykonać w tej sytuacji. Mamy dwa rodzaje badań. Jedno badanie jest obiektywne, gdzie nie jest wymagana współpraca dziecka. Badanie obiektywne nazywa się audiometrią impedancyjną. Po pierwsze, warto, żebyś wiedział, że to badanie nie boli. I to badanie tak naprawdę oceni, jak sprawnie działa ucho środkowe. Kolejne badanie to audiometria tak zwana słowna bądź zabawowa i wówczas jest potrzeba współpracy dziecka. Jest to badanie u dziecka współpracującego jak najbardziej wykonalne. Ani jedno, ani drugie badanie nie boli. Natomiast bardzo ważne jest pilnowanie tego, jak dziecko słyszy i w razie wątpliwości udanie się do lekarza, aby nie doszło do przewlekłego zapalenia ucha, bo to już jest nieco trudniejsze do wyleczenia. Także odpowiadając na pytanie, tak, u dziecka przedszkolnego może dojść do uszkodzenia słuchu, przejściowego najczęściej, wynikającego z infekcji, ale należy zachować czujność, aby nie doszło do przewlekłego zapalenia ucha, które jest już troszkę trudniejsze do wyleczenia. Dziękuję za uwagę.